Dzień dobry Państwu. W styczniu roku 2024 Ukraina przeprowadziła szereg ataków na infrastrukturę naftową Federacji Rosyjskiej. To nie są pierwsze w czasie tej wojny tego rodzaju ataki, jednak pewne rzeczy się tutaj zmieniły, warto o tym opowiedzieć. Warto opowiedzieć, dlaczego taka strategia działania ma sens, dlaczego póki co podjęte działania nie są jeszcze wystarczające ale w przyszłości mogą być i jaki póki co wpływ te działania miały na Federację Rosyjską. Zacznijmy sobie od takiego prostego przeglądu samych ataków, choć nie tylko na tych atakach się tutaj skupimy, bo są też inne wydarzenia, które również wpływają na rosyjskie możliwości, jeśli chodzi o produkcję paliw, eksport ropy naftowej. I tak dalej. Zacznijmy od najnowszego wydarzenia, kiedy ja to nagrywam w poniedziałek 29 stycznia. Te doniesienia mają niecałą godzinę i jest tutaj o ataku na rafinerię ropy naftowej firmy Slavneft Janos w miejscowości, w mieście Jaroslawl. Za chwilę sobie pokażemy, gdzie te wszystkie ataki miały miejsce. Póki co tutaj mówimy o ataku nieudanym. To znaczy, dron spadł, ale nie trafił tam, gdzie powinien i pożaru i zniszczeń nie wywołał. Mieliśmy atak na bazę naftową, czyli magazyn ropy naftowej, produktów ropopochodnych, paliw w miejscowości Klincy w Okręgu Briańskim. Także to jest wydarzenie stycznia bieżącego roku. Tutaj mamy kadry z pożaru terminalu w Ust-Lugie, to jest na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Mamy tutaj kadry z rafinerii w Tuapse, to jest wybrzeże Morza Czarnego. Mamy także informacje z 9 stycznia o ataku drona Kamikadze na bazę naftową w miejscowości Orzeł. Było, była jeszcze jedna podobna sytuacja, kiedy dron po prostu uderzył, w, dokonał wgniecenia w takim zbiorniku ropy naftowej, ale nie doszło do jego zapalenia tego zbiornika, ani znajdującej się w środku ropy. Mamy także informację o tym, że dron spadł na jakieś, jakiś budynek techniczny stacji pomp w Kałudze. Tutaj media rosyjskie nie podają, co to była za stacja pomp, dlatego na mapie ten konkretny incydent zaznaczam na żółto, na niebiesko jest jeszcze zupełnie inny inny temat o którym zaraz szerzej nawet byśmy powiedzieli dość szeroko natomiast tutaj na taki ciemnobordowy kolor zaznaczam ataki ukraińskie styczniowe na infrastrukturę naftową Federacji Rosyjskiej i tutaj możemy zauważyć po pierwsze że doleciały te drony do miejscowości Jarosławl która znajduje się na północny wschód od Moskwy to dowodzi dość dużych zdolności operacyjnych ukraińskich pilotów dronów, czy ktokolwiek by nie odpowiadał za ten atak i nie mamy pewności, ten dron mógł być wystrzelony z terytorium Rosji, wtedy oznaczałoby to, że Ukraińcy są w stanie przeniknąć na teren Rosji i z jej terenu odpalić drona o mniejszym zasięgu lub odpalić drona o większym zasięgu ze swojego terenu i co więcej, ten dron w takim przypadku byłby w stanie albo Moskwę oblecieć dookoła, albo poradzić sobie z obroną przeciwlotniczą miasta Moskwa i polecieć dalej. W obu przypadkach, gdzieby ten dron nie startował, dowodzi to Sprawności ukraińskich służb. Mamy tutaj jednak przede wszystkim ataki albo na odcinki przyfrontowe. Tutaj mówimy o okolicach Briańska i mieście Orzeł. To są miejsca, które przede wszystkim zaopatrują żołnierzy na froncie, sprzęt na froncie. W paliwo. Tu akurat na przykład mamy Klincy. Tu widzicie, nie znajduje się aktywna linia frontu. Mówimy o odcinku mniej więcej na wysokości miasta Czernichów. Co nie znaczy, że tutaj rosyjska armia paliwa nie używa. Jak najbardziej używa, choćby do tego, żeby przerzucać siły i środki na granice. Cały czas na tych granicach, gdzie nie toczą się aktywne działania bojowe, toczą się mniej aktywne. Starcia przy użyciu grup dywersyjnych, przy użyciu artylerii, także na Białoruś tędy jeżdżą ciężarówki ze sprzętem i z ludźmi, którzy tam się szkolą na poligonach. Stamtąd startują samoloty, stamtąd startują czasami i drony, więc jak najbardziej jest to teren przyfrontowy. Jeśli mówimy o tych atakach dalekiego zasięgu, jak zauważyliście tutaj. Zostały trafione instalacje nad Morzem Bałtyckim i nad Morzem Czarnym. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że Morze Czarne i Morze Bałtyckie to są te kierunki, z których wypływa rosyjski eksport ropy naftowej. Rosja nie ma możliwości przerzucić swojego eksportu na Pacyfik. Nie ma do tego wystarczającej infrastruktury, żeby po prostu ładować całą tę ropę, którą w tej chwili ładują na Bałtyku i na Morzu Czarnym, żeby ładować je na Pacyfiku. Gdyby mogła to robić, prawdopodobnie już by to robiła, bo stamtąd jest o wiele bliżej do Chin i być może trochę bliżej do Indii tutaj. Pytanie brzmi: jakbyśmy to mierzyli? Z Morza Czarnego myślę, że podobna odległość jak z Pacyficznego Wybrzeża Rosji, ale z Bałtyku na pewno do Indii jest znacznie większy kawał drogi niż z nadpacyfiku. Przy okazji tam byłoby o wiele bezpieczniej, bo daleko od ukraińskich dywersantów, dronów, ewentualnych rakiet, więc już dawno, gdyby mogli, przerzuciliby ten eksport na Pacyfik. Wciąż jednak większość eksportu rosyjskiej ropy naftowej realizowana jest właśnie przez porty bałtyckie i czarnomorskie, przy czym przez bałtyckie około 40% rosyjskiego eksportu ropy naftowej. Oczywiście uszkodzenie jednego terminala w Ust-Lugie tego nie zeruje w żadnym stopniu. To nie jest jeszcze wystarczający poziom, żeby zagrozić temu eksportowi, żeby obniżyć go o jakieś poważne liczby, zwłaszcza, że ta, ten pożar prawdopodobnie, jego skutki zostaną niedługo usunięte. Natomiast pojawia się tutaj jeszcze jeden nieoczekiwany sojusznik. Najpierw sobie omówmy tutaj ten wątek. Mamy na niebiesko zaznaczony niżny Nowogród. I tutaj mamy mm, artykuł na ten temat w Komiersancie. Źródło nieopozycyjne, źródło jak najbardziej byśmy powiedzieli prokremlowskie. I warto przeczytać dużą część tego artykułu. U Lukoila zatrzymał się kraking. Rafineria w Niżnie Nowgorodzie może dwukrotnie zmniejszyć produkcję benzyny. Wspominałem o tym już w jednym z odcinków, ale warto to omówić dokładniej. Jak stało się wiadomym dla komiersanta, Lukoil stał się pierwszą dużą ofiarą zachodnich sankcji w kwestii przeróbki ropy naftowej. Jego niżnie Garońska Rafineria, jedna z największych Federacji Rosyjskiej, z powodu awarii w całości zatrzymała jeden, jedną z dwóch instalacji katalitycznego krekingu, kluczowych dla produkcji benzyny. Druga instalacja kat, katalitycznego krakingu popsuła się z końcem grudnia. Od tego czasu została już uruchomiona z powrotem. Lukoil w tej chwili musi szukać części, mm, mm, części zamiennych, części na zamianę tego wyposażenia. Firma naftowa. W w zeszłym tygodniu zatrzymała sprzedaż benzyny 95-oktanowej. Przypomnę, w Rosji się sprzedaje 93 i 95, czyli to jest ta lepsza. Na giełdzie przestali nią handlować. I jeszcze tutaj dodajmy to jest artykuł z 15 stycznia. Jednak póki co wpływu na ceny. Giełdowe nie obserwowaliśmy z powodu, z, niż, z powodu niższego zapotrzebowania na paliwo zimą. Co oznacza, że być może, kiedy się zrobi cieplej, to zapotrzebowanie wzrośnie i pojawi się faktycznie problem, jeśli nie uda im się tej instalacji do crackingu uruchomić z powrotem lub czymś zastąpić. Lukoil w styczniu miał problem i mm, stracił możliwość operowania jedną instalacją do katalitycznego krekingu na Niżniegarodskiej rafinerii, która pozwalała produkować wysokoaktanową benzynę, opowiedziało kilku rozmówców komersanta. Według ich słów przyczyną było zatrzymanie 4 stycznia, przyczyną zatrzymania 4 stycznia była awaria zagranicznego wyposażenia kompresorowego, którego nie da się zamienić w najbliższym czasie z powodu zachodnich sankcji. Tutaj od siebie dodam, że o ile na przykład chipy jest łatwiej przewozić, ponieważ ich producentów jest stosunkowo wielu, przynajmniej nie tych najnowszych, najbardziej nowoczesnych chipów, a do uzbrojenia zazwyczaj nie są potrzebne te najbardziej zaawansowane podzespoły komputerowe. Takich producentów jest więcej i sam produkt jest stosunkowo niewielki. Specjalistyczne wyposażenie do rafinerii naftowych jest większe, producentów jest mniej, łatwiej kontrolować tego rodzaju sankcje. Rozmówcy komiersanta twierdzą, że Lukoil będzie mm, próbował zakończyć remont tej instalacji do wiosny. Choć tutaj mamy inny materiał, gdzie minister Nowak m, zapowiada, że remont tej instalacji w rafinerii zajmie przynajmniej miesiąc, 27 stycznia, tak pisał. Oczywiście można uznać, że po tych kilku dniach doszli do wniosku, że uda im się szybciej zakończyć te prace remontowe niż do wiosny, że uda im się to zrobić jeszcze z końcem lutego, ale równie dobrze może to być typowo rządowa próba uspokajania ludzi i twierdzenia, że jest lepiej niż jest w rzeczywistości, bo tym się politycy często zajmują, zwłaszcza w krajach autorytarnych. Dalej czytamy, że na, w rafinerii dwa są wyłącznie dwie takie instalacje katalitycznego krekingu które zostały wprowadzone do użytkowania w latach 2010 i później 2015. W tej chwili popsuła się ta starsza, przy czym 26 grudnia 2023 roku, jak dodają rozmówcy komersanta, doszło do... Awarii i na tej drugiej instalacji do katalitycznego crekingu, która została zainstalowana w roku 2015, ale od tego momentu udało się ją uruchomić z powrotem, tylko z mniejszą mocą. Czyli jeszcze raz, przepraszam, jeszcze raz jedna taka instalacja się popsuła całkiem, a druga się popsuła, ale działa, ale nie na 100% swoich możliwości. Dalej tutaj czytamy, oprócz tego 21 grudnia 2023 roku Sam Lukoil informował o pożarze na jednej ze swoich instalacji. Według danych komersanta w roku 2022 Niżnie-Garocka rafineria um, przetworzyła około 15 milionów ton ropy naftowej, co odpowiadało mniej więcej 5% Ogólnej produkcji, jeśli chodzi o przetwórstwo ropy naftowej. Czyli to nie są jakieś ogromne liczby. Jeśli powiedzmy tutaj, 60% zmniejszyła się ich produkcja benzyny, bo mieli dwie instalacje, jedna nie działa, druga działa z niepełną mocą. Powiedzmy, że łącznie 60% od 5% przetwórstwa to nie jest tragedia, to jest tam około 2% ogół mocy produkcyjnych, co samo w sobie nie jest kolosalną stratą. Zresztą widzimy, że póki co, jeśli patrzymy na ceny ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej, Zobaczmy to w całości bez mojej twarzy, to niewiele się tutaj zmienia i nie widzimy żadnego tąpnięcia na rynku, jeśli chodzi o ceny. Mieliśmy duże zaburzenie, jeśli chodzi o dostępność paliw na stacjach benzynowych i o ceny paliw w zeszłym roku, tak latem, wczesną jesienią. Wynikało to wtedy z tego, że rosyjski budżet chciał zaoszczędzić i przestał dopłacać do sprzedaży. Paliw na rynku wewnętrznym. I jeszcze raz to przypomnę: w Federacji Rosyjskiej ludzie zarabiają niewiele, potrzebują taniego paliwa, żeby to wszystko działało. A żeby to paliwo było tanie, to musi być tańsze niż na rynkach globalnych, żeby lokalnym producentom bardziej się opłacało sprzedać. W ogóle się opłacało sprzedać Rosjaninowi, a nie wysłać to za granicę i żeby to wszystko uzyskać, to po prostu państwo do tej benzyny i diesla na stacjach benzynowych dopłaca. Co de facto jest oszustwem, ponieważ dopłaca z pieniędzy z podatków. Czyli ludzie, którzy benzynę kupują, sami sobie dopłacają, żeby ta benzyna była tańsza, ale tego tak nie widać i w teorii wszystko działa, no ale budżet na tym też cierpi, a są w tej chwili ważniejsze wydatki, takie jak na przykład czołgi, rakiety i zachęty finansowe dla ludzi, którzy mają w tych czołgach jechać i umierać. Więc w zeszłym roku rosyjski minister finansów uznał, że trzeba te dopłaty zlikwidować, więc zaczęły się pojawiać deficyty, zaczęły rosnąć ceny, więc wrócił ten mechanizm i znowu dopłacają z budżetu do ropy naftowej. Natomiast mieliśmy mówić także o tym, dlaczego, proszę Państwa, ta strategia jest dobrą strategią, dlaczego atakowanie akurat takich instalacji takich celów przez Ukraińców ma sens. Otóż przede wszystkim dlatego, że jeśli chodzi o uzbrojenie dalekiego zasięgu, Ukraina posiada przede wszystkim drony kamikadze. One mają duży zasięg i wystarczające możliwości, żeby faktycznie dolatywać do celów znajdujących się wystarczająco daleko. Tak jak to widzieliśmy, aż nad Morze Bałtyckie, aż nad Morze Czarne, to już samo w sobie robi wrażenie, bo to są odległości liczone w setkach kilometrów, nawet bliżej tysiąca kilometrów. W przypadku Bałtyku nawet to jest ponad tysiąc kilometrów. Jednak. Każdy taki dron niesie niewielki ładunek wybuchowy. To nie jest nigdzie bliskie ładunkom, głowicą, które przenoszą rakiety balistyczne czy pociski manewrujące. Tego typu dronem w większości celów nie da się zniszczyć. Można uszkodzić fabrykę. Jednym takim dronem, a nawet kilkoma, jeśli się uda, można doprowadzić do zawalenia się dachów w pojedynczym miejscu, co może prowadzić do uszkodzenia jakichś instalacji przemysłowych wewnątrz, no niemniej zazwyczaj przynosi to dość niewielkie uszkodzenia. Natomiast w przypadku magazynów ropy naftowej, rafinerii ropy naftowej, widzimy, że niewielki ładunek, 10 kg materiału wybuchowego, 15, może wystarczyć przy odpowiednio precyzyjnym trafieniu, choć tak jak widzieliśmy w Jarosławiu dzisiaj, czyli dla Państwa wczoraj, bo będę puszczał ten odcinek we wtorek, tam... Było to trafienie zbyt mało precyzyjne i nie doszło do pożaru i poważnych uszkodzeń. Niemniej, w tym przypadku po prostu jest szansa tego rodzaju bronią doprowadzić do poważnych strat. I tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy tego typu strategia może przynieść Długofalowe korzyści dla Ukrainy. Zacznijmy od tego, że atakowanie bliskich frontu, magazynów ropy naftowej, zdecydowanie takie korzyści przynieść może. Uderzanie w logistykę zawsze jest istotnym czynnikiem. Tego typu ataki zresztą obserwowaliśmy nawet jeszcze w pierwszym roku wojny, i tutaj ciężko się spodziewać, jeśli nie będziemy obserwować dużego zwiększenia intensywności takich ataków, raczej się nie należy spodziewać przełomu, bo to się już dzieje i te ataki są jedną z dziesiątek różnych przyczyn, dla których rosyjska armia tupta sobie w miejscu pod Awdijewką i pod Synkiwką, choć oczywiście to są ciężkie walki, ale nie naciera na Charków i nie próbuje zdobyć Kijowa, tylko dalej gdzieś jeszcze Stara się zająć cały obwód doniecki i ługański. Tego typu ataki na to także miały wpływ przez ostatnie miesiące. Jeśli jednak oczywiście uda się ukraińcom zwiększyć produkcję dronów dalekiego zasięgu, a robią to cały czas, i jeśli tych ataków będzie więcej, oczywiście może mieć to wpływ. Jeśli chodzi o eksport rosyjskiej ropy naftowej, tutaj ciężko się spodziewać, żeby tego rodzaju ataki miały możliwość przeważyć szale. W tej chwili mieliśmy do czynienia póki co na przykład właśnie dopiero z jednym udanym atakiem na Morze Bałtyckie. Jeśli takie ataki będą się powtarzać raz w tygodniu i jeden na dwa, trzy będą udane, to może za... Dwa, 3-4 miesiące faktycznie zaczniemy obserwować, że ma to wpływ na rosyjską sprzedaż ropy naftowej. W tym niestety w określonym stopniu przeszkadzają sojusznicy, którzy tak naprawdę nie chcą, żeby ilość ropy naftowej, którą eksportuje Rosja spadała. Zauważcie, że wszelkie sankcje nałożone na rynek naftowy w Rosji, przede wszystkim skupiają się nie na tym, żeby Rosja nie wydobywała czy nie sprzedawała swojej ropy, tylko przede wszystkim na tym, żeby sprzedawała ją tanio. Chodzi im o to, żeby Rosja nie tyle nie eksportowała ropy, bo to mogłoby doprowadzić do deficytu ropy na rynkach globalnych i do zwiększenia jej cen, i do szeregu kolejnych problemów. Im chodzi o to, żeby Rosja sobie sprzedawała, żeby na rynku ropa była, ale żeby Rosja na tym jak najmniej zarabiała. Więc tego typu ataki na infrastrukturę, która skupia się na możliwości eksportowania tej ropy, nie są dla. Zachodnich partnerów Ukrainy, tak dobrze widziane. Natomiast może tutaj pojawić się więcej ataków i więcej awarii związanych z przetwórstwem ropy naftowej w Rosji. To jest też czuły punkt, ponieważ samo wydobycie jest procesem skomplikowanym, ale przetwórstwo ropy naftowej, zwłaszcza na benzynę dobrej jakości, jest kolejnym poziomem tej komplikacji, więc tutaj obserwujemy jeszcze więcej zachodnich podzespołów, które, jak się popsują albo jak zostaną zniszczone przez atak dronem chociażby, to pojawia się problem. Tutaj widzimy mapkę. Oczywiście nie gwarantuję, że są to wszystkie rafinerie naftowe w okolicy europejskiej części Rosji. Możemy zresztą tutaj przejechać jeszcze popatrzeć na północnym Kaukazie. Tutaj, jak widzicie, także się one pojawiają. To są wszystkie obiekty, które się pojawiają po wpisaniu na mapie Google słowa skrótu NPZ. To oznacza rafinerie, nieftie, prarabaty, wąsie i zawod, czyli zakłady przetwórstwa ropy naftowej. Widzimy, że jest ich wiele, że te, które znajdują się w zasięgu Ukrainy, w tej chwili, skoro Ukraina była w stanie dostrzelić do Morza Bałtyckiego, do Jarosławia, to... Wiele z nich znajduje się w zasięgu, ale znajdują się tutaj także takie, które są daleko poza zasięgiem. Tutaj mamy kolejny, Zauralski, nowoufimski. Jeśli sobie popatrzymy dalej, to one tutaj dalej także są, więc możliwości, by Ukraina była w stanie unieszkodliwić cały przemysł przetwórstwa ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej nie ma. Nie ma takich środków bojowych Ukraina, żeby tego dokonać i nawet w tym zasięgu, w którym może operować, nie ma tego tak wiele, by tę sytuację zmienić. Póki co. Natomiast trzeba sobie też zdawać sprawę, że rosyjska sieć logistyczna ma swoje dość poważne ograniczenia. Już w tej chwili magistrala transsyberyjska jest zapchana do, no może nie do granic możliwości, ale na pewno przynajmniej blisko tych granic, jeśli dodatkowo pojawią się problemy z przerzutem ropy naftowej z, dalsz, z dalej położonych części Federacji Rosyjskiej do tej części, gdzie toczą się aktywne działania bojowe na terenie Ukrainy i na terenach przygranicznych z tymi okupowanymi terenami, to może to być trudne do... Um, do przetransportowania w taki sposób, żeby nie powstawały lokalne deficyty, opóźnienia i tak Zwłaszcza, że dodatkowo widzie, widzimy od dawna, że sabotaż na kolei to jest zjawisko w Federacji Rosyjskiej dość częste. Jeśli zaczną z większą intensywnością jeździć pociągi z paliwem, po torach rosyjskich, to będą one z pewnością stanowiły ciekawy cel dla takich sabotażystów. Warto tutaj dodać, że ta rafineria, o której mówiliśmy, ta, która się popsuła bez udziału ukraińskich dronów, jest to rafineria, która zaopatruje przede wszystkim Moskwę w wysokooktanową benzynę, dzięki temu, że z niej do Moskwy prowadzi ropociąg. Czy w zasadzie powiedzmy rurociąg przesyłający paliwa, nie surową ropę, tylko paliwa. Więc on jest kluczowy dla tego stołecznego regionu, który pochłania ogromną część produkowanej w Rosji benzyny. Dodajmy do tego, że jest jeszcze jeden bardzo istotny element, który ma wpływ na wojenną rzeczywistość, to znaczy tego typu ukraińskie ataki, które jak zauważyliście odbywają się w ciekawy sposób. Raz na północ, raz na południe, raz na północny wschód, tak żeby nie było wiadomo, co się wydarzy w następnej kolejności, to sprawia, że rosyjskie siły, przede wszystkim przeciwlotnicze, muszą być odciągane z frontu w głąb terytorium, co może oznaczać, że nie ma ich tak wiele, jak mogłoby być, jak powinno by być na samej linii frontu. To jest oczywiście pozytywny aspekt całego tego działania. Ostatecznie jednak widzimy też, że jest ich wystarczająco wiele sił przeciwlotniczych, żeby drony ukraińskie dolatywały tam, gdzie potrzebują, nie zawsze, nie codziennie, nie co drugi dzień, oczywiście one też aż tak często nie latają, ale widzimy, że one także nie latają nad Rosją zupełnie bezkarnie i w wielu przypadkach obserwujemy, Przynajmniej próby ich zestrzelenia, jak twierdzi strona rosyjska, zawsze udane. Jak widzimy, zgodnie z faktami, nie zawsze, ale jak często tego nie jesteśmy w stanie ocenić. Więc w tej chwili Ukraina przyjmuje bardzo dobrą strategię. Widzimy także, że w roku 2024. Skupia się ten kraj na zwiększaniu swoich możliwości, w tym produkcyjnych, jeśli chodzi o uzbrojenie, a drony, w tym drony kamikazy dalekiego zasięgu, stanowią tam jeden z podstawowych priorytetów. Widzieliśmy, że w roku 2022 takich ataków nie było w ogóle. W, na wiosnę roku 2023 widzieliśmy po raz pierwszy atak na Moskwę. I od tego czasu tego rodzaju natarcia powietrzne robią się coraz częstsze, Ukraina zdobywa doświadczenie, niszczy systemy przeciwlotnicze na froncie, co także sprawia, że trzeba je przesuwać z głębi terenu na front szuka dróg, którymi można dolecieć do celów, szuka strategii, które mogą pozwolić maksymalnie efektywnie takie drony wykorzystać. Jest duża szansa, że w kolejnych miesiącach będziemy obserwować kolejne podobne ataki i że będzie to miało wpływ na linię frontu. Tak jak mówię, liczba przedsiębiorstw tego typu rafinerii w Federacji Rosyjskiej jest zbyt duża, żeby dało się je w ten sposób uszkodzić wszystkie, a już na pewno nie wszystkie naraz. Także zasięg potrzebny do takiego zadania, takiego drona musiałby być większy niż można realnie oczekiwać, że kiedykolwiek w czasie tej wojny będzie. Niemniej... Ta strategia jak najbardziej ma sens i może mieć realny wpływ zarówno na wydarzenia na froncie, jak i wydarzenia na kolei, jak i na wydarzenia na stacjach benzynowych czy w portach eksportowych Federacji Rosyjskiej. Także kibicujemy, nie mamy zawyżonych, mam nadzieję, oczekiwań, bo w ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, a nawet w ciągu tego roku oczekiwać, że Ukraińcy po prostu w ten sposób wygrają wojnę, atakując rafinerie i magazyny paliw. Byłoby niestety dość dużą naiwnością. Niemniej kibicujemy, bo taktyka jest, przynajmniej można by powiedzieć w ten sposób, obiecująca. Dziękuję pięknie wszystkim za uwagę. Przypominam, jeszcze trwają aukcje, zarówno na naszej zrzutce na... Półk Kalinowskiego jak i Wośpowa aukcja, wszystkie linki potrzebne są w opisie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, że wysłuchaliście. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.